Dzień dobry Państwu. Ja w pierwszej kolejności chciałbym serdecznie podziękować organizatorom tej konferencji za umożliwienie mi zaprezentowania swojego dzisiejszego referatu, a w swoim dzisiejszym referacie chciałbym się podzielić z Państwem właściwie czymś dla mnie zwłaszcza unikalnym, a mianowicie doświadczeniem wyniesionym ze współpracy z Biurem Analiz Sejmowych, gdzie zostałem powołany jako jeden, ale jednak ekspert do zaprezentowania opinii prawnej w zakresie właściwie tego pierwowzoru, który był taką pierwszą ambicją globalnego ujęcia tych problemów, zwłaszcza w aspekcie karnoprawnym, bo chyba wcześniej to było instrumentarium przede wszystkim cywilnoprawne, ale na gruncie tego przekonania, że jest ono niewystarczające do zabezpieczenia tych dóbr. W 2013 roku, to był druk sejmowy 1958, właściwie ze strony Prawa i Sprawiedliwości wyszła propozycja nowelizacji ustawy o IPN-ie, no, która w toku wtedy tych prac właściwie nie doczekała się rozwinięcia. Natomiast ten proces legislacyjny został oczywiście uruchomiony. Czy ja mam stać w jednym miejscu? Tak, dobrze. Proszę Państwa, myśmy, chyba każdy z tych ekspertów, zwłaszcza ja, że byłem tam najmłodszy wiekiem, chciałem podejść do tego odpowiedzialnie i właściwie przed wystawieniem tej opinii chcieliśmy rozpoznać pewne zjawiska związane z problematyką polskich obozów śmierci, czy być może szerzej, stawiając już teraz pytanie, czy pomiędzy formułą polskich obozów a formułą tak zwanego kłamstwa święcimskiego istnieje znak równości, czy też jednak to są zjawiska w jakimś sensie równe. Tę kwestię pewnie rozstrzygnie w swoim wystąpieniu pan doktor. Natomiast myśmy poszukiwali na wstępie, przed przystąpieniem do prac zasadniczych, odpowiedzi na pytanie po pierwsze, czy to jest realny problem dla Polski. Po drugie, od strony społecznej, na czym to zjawisko dokładnie polega. Po drugie, od strony kryminologicznej chcieliśmy wiedzieć tak naprawdę, kim są sprawcy tych zachowań, bo to odpowiednio pozycjonowało sposób uruchomienia represji karnej, która przecież też podporządkowana jest pewnym prawidłom i chociażby wymogom konstytucyjnym. W związku z tym, proszę Państwa, no właściwie w pierwszej kolejności próbowaliśmy sobie zebrać, ja w swoim temacie referatu, jak Państwo widzicie, nie bez powodu zaznaczę polskie obozy i nawias z trzema kropkami, ponieważ o ile każdy już mniej więcej wie, czym jest obóz, czym są te polskie obozy, mam takie poczucie, że kilka lat temu, zwłaszcza dla karnistów, ten temat nie był tak dobrze rozpoznany, bo jednak tym się zajmowali chyba głównie cywiliści w pierwszej kolejności. I właściwie te mutacje tych polskich obozów występowały w trzech koncepcjach, czyli polskie obozy koncentracyjne, zagłady i śmierci. To, co było dzisiaj wspomniane już przez panią profesor Lewandowską Malec, właściwie to pojęcie pojawia się po raz pierwszy już w 1944 roku i co ciekawe, ona nie ma wydźwięku pejoratywnego. Pomimo tego, że wkradł się w pewien szum informacyjny, który dobrze widać dopiero z Instytutu Historii, którego miałem okazję być również studentem, że to nie artykuł właściwie o Janie Karskim, tylko artykuł Jana Karskiego z 1944 roku. Proszę Państwa, ale to pojęcie nie miało od początku pejoratywnego wydźwięku i co więcej, zwróćcie Państwo uwagę, o czym też zapominamy, że to pojęcie bywa używane również i dzisiaj w racjonalnym, wydawałoby się, dyskursie historycznym. Pojęcie polskich obozów koncentracyjnych jest szczególnie chętnie użytkowane przez historyków rosyjskich, którzy nie mają bynajmniej chyba takich ambicji fałszowania czy wytwarzania wadliwych kodów pamięci na określenie obozów, w którym przebywali jeńcy po Wielkiej Wojnie lat 19-20 albo obozów powojennych NKWD, podobnie jak to pojęcie funkcjonuje w odniesieniu do komunistycznych obozów pracy i obozów jenieckich w Polsce. Ale mam też takie poczucie, że to pojęcie bywa używane także w Polsce w sposób prowokacyjny. To też mało kto o tym zapomina, ponieważ nam polskie obozy śmierci kojarzą się z jakąś mniej lub bardziej zinstytucjonalizowaną polityką jakiegoś państwa. Ale zwróćcie Państwo uwagę na jedną z ostatnich publikacji, właściwie o bardzo, bardzo kontrowersyjnym tytule, polskie obozy koncentracyjne, która ukazała się tutaj właściwie w Polsce. Proszę Państwa,
Spróbowałem stworzyć taki oczywiście subiektywną panoramę tych wszystkich czasopism, w które te pojęcia, wydawałoby się tylko w trzech opcjach, się pojawiają. Właściwie nie ma dnia, ani właściwie nie ma dziennika, w którym nie przytrafiłaby się tego typu formuła. To nie jest marginalne zdarzenie. Co więcej, okazuje się, że badając problem społecznej szkodliwości tych zachowań i badając ich ilościowe ujęcie, okazało się, że tymi pojęciami posługują się także osoby, od których tej nierzetelności spodziewać powinniśmy się w ostatniej kolejności. To była między innymi agencja Reutera, to były między innymi władze USA i przywoływany tutaj problem wypowiedzi Baracka Obamy, ale w kontekście Baracka Obamy mało kto właściwie eksponuje fakt, że przecież nie on był autorem swojego przemówienia. Przecież trzeba pamiętać o zupełnie nierozpoznanej w nauce roli tych tak zwanych ghostwriterów, czyli tych, którzy jako duchy piszą te przemówienia, a którzy też dają wyraz pewnym swoim poglądom i być może powiązaniom. Proszę Państwa, zastanawiałem się wtedy jeszcze w 2013-2014 roku, jak się kształtuje możliwość zwalczania tych zachowań za pomocą instrumentarium pozaprawnego. No ponieważ trzeba mieć na uwadze, że prawo karne ze swoją zasadą ultima ratio wchodzi dopiero jako ten ostateczny nakaz rozumu. I zastanawiałem się, jak to wygląda w kontekście statystyk interwencyjnych MSZ-u. No, wydawałoby się, że to jest optymistyczna statystyka, bo w 2010 to 103 przypadki, rok później 73, w 2012 to 23 przypadki. Więc to by sugerowało, że liczba tych zachowań naruszających właściwie cześć narodu polskiego maleje. No ale czy ta diagnoza jest prawdziwa? Otóż nie. Ponieważ, jak pamiętam, a nie mogłem tego zweryfikować, ponieważ te dane zniknęły ze strony ministerstwa, to była liczba interwencji skutecznych. Skutecznych, czyli takich, które zakończyły się opublikowaniem sprostowania, przeprosin i tak dalej, a zatem nie odzwierciedlająca faktycznej liczby tych wydarzeń, które miały miejsce na świecie. Gdyby spojrzeć na te dane późniejsze, no to one wyglądają w ten sposób, ale zadałem sobie pytanie, co się stało z tymi danymi. Bo tych danych nie ma na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i ja temu nie dawałem wiary, że ich tam nie ma. Skontaktowałem się właściwie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i zostało mi po kilkukroć obiecane, że ja te dane dostanę. Pisałem mailem, dzwoniłem, odpowiedzi nie ma. Nie ma. A właściwie zostałem uznany za osobę natarczywą, ponieważ dzwoniąc co godzinę, no właściwie otrzymałem informację, że mail jest w trakcie realizacji. Tych danych nie otrzymałem. Ja jako pracownik uniwersytetu nie mogę wyciągać z tego jakichś konsekwencji, znaczy jakichś intelektualnych właściwie konsekwencji. Być może było to czyste zaniedbanie. To nie można tym pewnie budować, ale no coś jest symptomatycznego w tej próbie wydobycia tych informacji, które przecież wcześniej były publikowane. Proszę Państwa, zastanowiłem się w dalszej kolejności wtedy, pisząc ekspertyzę dla BAS-u, gdzie te przypadki się najczęściej pojawiają. No i nie było dla mnie żadnym zdziwieniem, kiedy się okazało, że ich jest najwięcej w Republice Federalnej Niemiec, ale zwróćcie Państwo uwagę, że ta liczba w Niemczech nie odbiega rażąco od Hiszpanii czy USA. To nie jest jakaś porażająca liczba, ona nie zaskakuje, ale ona też nie wybija się jakoś na plan pierwszy. Proszę Państwa, ale nie potrafię jeszcze objaśnić, bo nie zastanawiam się tym głębiej, dlaczego jest tak, że 6 lat później te statystyki dramatycznie się zmieniają. Po pierwsze zmienia się liczba odnotowanych naruszeń, a po drugie zmienia się struktura państw, w których to się dzieje. Zwróćcie Państwo uwagę, RFN mający 20 spada na 12, ale Wielka Brytania wchodzi na poziom ponad 100 przypadków rocznie, a w mojej opinii to Wielka Brytania jest szczególnie dla nas niebezpieczna, ponieważ być może to przesadna formuła, ale jednak tam się ten ruch negacjonistyczny budowany pod sztandarem nauki i uniwersytetów rozwija chyba niebezpiecznie szybko. No więc
Idziemy dalej. Zacząłem się zastanawiać, czym jest wadliwy kod pamięci, bo to niby każdy wie, ale tak naprawdę zanim chcieliśmy do tej opinii przystąpić, powstało pytanie, czy Polska obowiązuje wadliwy kod pamięci? Tak. Ale potem zastanowiliśmy się, czy wadliwy kod pamięci obejmuje tak zwane Auschwitzliga, czyli to kłamstwo oświęcimskie, bądź inne mutacje negacjonizmu. No i mnie się wydaje, chociaż jestem otwarty tutaj na Państwa sugestie, że jednak tego znaku równości nie ma. Że jednak tego znaku równości nie ma pomiędzy istotą kłamstwa oświęcimskiego a formułą polskich obozów zagłady. Ale jednocześnie widzę, że to jest tak po pierwsze pojmowane intuicyjnie, że my stawiamy znak równości intuicyjnie, a po drugie sam ustawodawca zdaje się zrównywać te pojęcia, co widać po projekcie z druku 806, że on chyba traktuje to jako strukturę homogeniczną. W moim zdaniem w sposób nieuprawniony, ale traktuje to jako kategorię homogeniczną. Proszę Państwa, ale okazuje się, że te trzy formułki zaprezentowane na końcu, jak polskie obozy śmierci, zagłady koncentracyjne, mają swoich więcej mutacji. Zgodnie z ostrzeżeniami Ministerstwa Spraw Zagranicznych przestrzega nas się przed, zobaczcie Państwo, jak ogromną liczbą, polskie obozy koncentracyjne, polski obóz śmierci, polski obóz zagłady, polskie komory gazowe, polska fabryka śmierci, polski holokaust, polskie getta, polscy naziści, a nawet przy końcu, bo nie chcemy wszystkiego czytywać, polskie gestapo. Więc okazuje się, że my mówiąc, okazuje się, że my mówiąc o tych trzech formułach, zapominamy, że tych mutacji jest znacznie więcej. Ja nie mówię, że one wszystkie się pojawiają, ale ta formuła nazistowska Polska, która jeszcze kilka lat temu była zupełnie nieznana, no dzisiaj zaczyna się pojawiać, a faszystowska Polska w kontekście tego systemu międzywojennego, to właściwie staje się pewną nagminnością. Proszę Państwa, no, żeby skutecznie podjąć decyzję kryminalizacyjną, no to chcieliśmy sprawdzić, kim są sprawcy tych zachowań i myśmy ich podzielili w ślad za tym też, o czym mówiła pani profesor Lewandowska-Malec, właściwie na trzy kategorie. Po pierwsze na tych, którzy często bezmyślnie używają tego pojęcia polskie obozy zagłady, usprawiedliwiając to, właściwie skrótem myślowym w relacji do kryterium geograficznego. Słucham? Tak, skrótem geograficznym. Ale druga kategoria, jak się prześledzi, i to już są osoby predysponowane, czy dobrze sytuowane intelektualnie, to tych, którzy używając pojęcia zmierzają do umniejszenia winy Niemców, a nawet przerzucenia tej odpowiedzialności karnej na Niemców. Bo zwróćcie Państwo uwagę, ja mam takie poczucie intuicyjne, że początkowo, kiedy obserwowaliśmy te procesy, to najpierw próbowano kwestionować sam fakt Holokaustu. I to przynosiło właściwie pokraczne formuły, że Oświęcim właśnie zbudowali Anglicy po wojnie, żeby obciążyć winą Niemców. To były zupełnie absurdalne stwierdzenia. Dzisiaj tego już raczej się nie kwestionuje, ale kwestionuje się właśnie udział poszczególnych nacji w tym mordzie. No i trzecie to ci, którzy używają tego pojęcia z lekkomyślności bądź niedbalstwa. Do pierwszej grupy zaliczyłbym Baracka Obamę, ale kwestią otwartą jest oczywiście, kto pisał i dlaczego pisał takie przemówienie. To jest inna sprawa. Dlaczego myśmy to sprawdzali, pani profesor? Ponieważ jeżeli założenie było takie, że ktoś gada bezmyślnie albo gada po prostu z głupoty, to wtedy pozaprawne instrumentarium polegające na prowadzeniu działalności edukacyjnej byłoby uzasadnione. Ale jeżeli to wypowiadają osoby o szczególnych kwalifikacjach intelektualnych, co do których istnieje co najmniej domniemanie, że oni mają obowiązek to wiedzieć i bezmyślnie powtarzają, to tam nie ma kogo edukować. Tam jest na edukację za późno. Zresztą ja jestem głęboko przekonany, że większość tych sprawców doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jaka jest prawda. Proszę Państwa, ale ci drudzy są zdecydowanie bardziej niebezpieczni. To jest między innymi profesor Kantor, który powiedział wprost. Współudział Polaków był bardzo znaczący i nie podlega dyskusji. Bez ich pomocy Niemcy nie byliby w stanie pod względem logistycznym do unicestwienia 6 milionów Żydów. To jest coś, co prowadzi się pod sztandarem niektórych uniwersytetów na Zachodzie właściwie. Proszę Państwa, ale ja się zacząłem zastanawiać głębiej, czy to rzeczywiście jest tak, że my możemy usprawiedliwić te skróty myślowe kryterium geograficznym.
Z uwagi na to, że właśnie na terytorium Polski znajduje się największa liczba obozów koncentracyjnych czy ośrodków zagłady zamontowanych przez Niemców. Proszę Państwa, no, ta mapa wydawałaby się sugerować, że tak, bo takich ośrodków mieliśmy 8. Być może jako 9 powinniśmy uznać Waffen-SS Koncentrationslager Warschau, ten obóz pracy. Jego status jest dyskusyjny. Natomiast było ich 8 na pewno. I to było najwięcej spośród wszystkich państw okupowanych. No więc to by wydawało się, że brzmi sensownie. Kryterium geograficzne, bo kojarzą się z Polską. Oświęcim jest tym symbolem, a ich tam było najwięcej. Słucham? Właśnie, właśnie. Ale ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Ale czy obozy koncentracyjne były tylko w Niemczech, a było ich 20, i tylko w Polsce? No odpowiedź na to pytanie jest negatywna. To jest bardzo trudno weryfikowalne założenie, ale ono jest nieprawdziwe. Tłumaczenie tych ludzi nawet tutaj przez Polaków to jest intelektualne nadużycie. Ponieważ rzeczywiście jest tak, że aż 9 i to była rekordowa wysoka liczba na tle innych państw, ale proszę Państwa, jest jedna rzecz. We Francji było nie 8, ale było 7 obozów koncentracyjnych i niezliczona liczba obozów tranzytowych funkcjonujących pod rządami marszałka Petena w okresie Francji Vichy. To jest 7, jeden obóz więcej. We Włoszech było tych obozów 6. Co prawda wiadomo, Mussolini sprzeciwiał się początkowo tej rasowej polityce, potem po upadku właściwie to szło inaczej. W Serbii było 5 obozów. W samych Niemczech było ich 20. Ale pytanie jest jedno w związku z tym. Czy ktoś z Państwa słyszał o francuskich obozach zagłady? Czy ktoś z Państwa słyszał o serbskich obozach zagłady? Czy o włoskich obozach zagłady? Gdzieś tam pewnie na marginesie tego wszystkiego funkcjonują. Więc moim zdaniem to kryterium geograficzne nie może objaśnić tego w ten sposób. Tak na marginesie, wtedy kiedy przygotowaliśmy się na napisanie tej ekspertyzy, no właściwie spotkała mnie smutna konstatacja. Nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało, ale mam takie poczucie, że ten problem rozpala nasze namiętności naukowe, jest czymś, z czym my się chcemy zmagać jako naukowcy, praktycy, ale Polacy przede wszystkim, ale ten problem nikogo nie interesuje poza granicami Polski. Tak myślę. To jest nasza sprawa. Słucham? Niemców interesuje i przewrotnie padło tutaj hasło, że interesuje jeszcze Żydów. A to nie jest bez powodu. Bo zaraz spróbuję wykazać, jak mają się te... Mam minutę? Naprawdę? Już nie. Już nie. Dobrze, proszę Państwa, to potraktuję to zupełnie swoje wypowiedzi temat wypowiedzi zarys wykładu, czy zagadnienia wstępne. Proszę Państwa, są oczywiście sprawcy z przekonania. Ich można tutaj wskazywać, jak Fred Leuter, Państwo znacie te badania pseudonaukowe prowadzone w komorach krematoryjnych Auschwitz, część z nich, że tak powiem, przez doktoranta Instytutu Maxa Plancka, gdzie skrobano tam pozostałości tyngu i potem przyjeżdżano i mówili, panie, to w ogóle jakiś absurd, tam oświęcim to. To nie. Albo próby usprawiedliwiania przemówienia Himmlera, że Himmler mówiąc o szczególnym traktowaniu ludności żydowskiej miał na myśli zapewnienie szczególną pieczę opiekę narodu niemieckiego nad ludnością żydowską. No i są oczywiście sprawcy znieważający, którzy autentycznie mają przypisanie tej znieważenia. Chciałbym tylko dokończyć w takim układzie jeden wątek. Tak, dlatego proszę pozwolić te 3-4 minuty, tylko żeby domknąć chociaż ten pierwszy blok i nie będę tego przedłużał. Proszę Państwa, to wszystko mnie właściwie pchnęło do postawienia sobie pytania, na które jako prawnik wolałbym nie poszukiwać odpowiedzi, ale musiałem to zrobić. Czy te liczne nadużycia pochodzące z różnych stron świata to jest dzieło przypadku i głupoty? Czy za tym stoi jakaś zinstytucjonalizowana polityka historyczna pchana przez jakąkolwiek, chociażby transcendentalnie rozumianą siłę? Pan profesor Bojarski, kiedy o tym rozmawialiśmy, przekonał mnie, że postawienie tezy naukowej, że tak właśnie jest, jest falsyfikowalne, bo tego empirycznie się nie da zbadać. Znaczy jest fałszywe po prostu. Nie da się tego zbadać. Albo nie da się tego zbadać, niech będzie. No więc ja napisałem tak, żeby było dobrze, bo nie mogę się sprzeciwstawić swojemu koledze w serance profesora i napisałem tak,
Nieuprawnione jest przyjmowanie, że polskie obozy są produktem celowego fałszowania historii. Ale nie byłbym prawnikiem, wsiadł za doktorem Czepkiem, gdybym nie powiedział ale, fakty są następujące. Czy jest, czy nie jest ta siła? Fakty są następujące. Od wielu lat trwa rozmywanie odpowiedzialności w warstwie semantycznej Niemców. Niemcy to jest ofiara nazistów. Zwróćcie Państwo uwagę, te zbrodnie nie zostały dokonane przez Niemców, tylko przez jakichś nazistów, jakichś hitlerowców, a których Niemcy stają się ofiarami. Przecież to jest zupełne przekonwertowanie tych biegunów. Po drugie, sam Hitler, jak Austriak zresztą, jest dzisiaj stawiany poza obrębem niemieckiej historii jako jego kompletne wynaturzenie. Jako jego kompletne wynaturzenie, chociaż ten Hitler jest, nie jest niczym dziwnym dla tej historii Niemców. On jest uosobieniem pragnień i tęsknot narodu niemieckiego. Po pierwsze, po pierwszej wojnie, po drugie, po Wersalu, po trzecie, po zdemilitaryzowaniu Reichswehry. Więc to jest uosobienie tych pragnień. Co więcej, zwróćcie Państwo uwagę, pojawia się już próba przypisania Polakom współodpowiedzialności za zbrodnie niemieckie. To nie ma miejsca w innych krajach. Nikt nie mówi, że Litwini palili Żydów. No może gdzieś pojedyncze, może palili tak. Ale proszę Państwa, w podręcznikach europejskich, gdzie jest pokazana konferencja monachijska 30 września i obsadzenie okręgu sudeckiego przez Wehrmacht 1 października, to tam obok swastyki na mapie pokazuje się flagę polską. Bo Polacy uszczypnęli kawałek tego. Więc to się pokazuje. Polaków się stawia na równi z tymi, jako z partnerami Hitlera. Z partnerami Hitlera. Są badania, które wskazują, że młodzież amerykańska na pytanie, kim jest nazista, odpowiada Polak. Odpowiada Polak. Proszę Państwa, co więcej, mam takie poczucie, że po latach chyba intensywnych, chociaż nie zawsze udanej denazyfikacji, rośnie jakiś taki poziom autentycznej niewiedzy wśród mojego społeczeństwa, niemieckiego społeczeństwa, co do tego, jak było naprawdę. Hitler jest bardzo odległy. I oni już dzisiaj nie wiedzą nawet wszyscy, co to jest Auschwitz. To jest inna sprawa. I tylko ostatni slajd. Powiem, jakie z tego wynikają szkody, bo to była opowieść historyka, ale teraz interesuje nas, jakie to ma przełożenie na język prawny, czy na problem prawa i kryminalizacji. Po pierwsze, proszę Państwa, my musimy szukać tej społecznej szkodliwości czynu, która jest warunkiem wstępnym właściwie w ogóle kryminalizowania określonych zachowań. No i jakie wynikają z tego realne konsekwencje? Bo to nie jest tak, że ktoś tam sobie powie i na tym zapominamy. Po pierwsze, właściwie trochę nawiązując do myśli profesora Kuleszy, mamy do czynienia ze znieważeniem narodu polskiego w jego historycznej świadomości. Tak najogólniej mówiąc. Ale naród to jest suma jednostek. A zatem naruszenie godności narodu to jest cywilistyczna robota, ale ja też to widzę, że naruszenie interesu narodu skutkuje naruszeniem indywidualnych praw podmiotowych. Po trzecie, to mnie najbardziej przeraża jako i prawnika, i historyka, już kończę. To jest konwersja katów w ofiary. Kat się staje ofiarą, a ofiara staje się katem. A ofiara staje się katem, czyli dzisiaj mówimy nie o na nas dokonanie zbrodni. Mówimy o wypędzonych, mówimy o rzeczach, które powodują, że jeżeli teraz te bieguny odpowiedzialności się zmienią, to my będziemy zaraz mieli tutaj Niemców domagających się kwestionowania zwrotu granicy niemieckiej i nie posądźcie mnie Państwo o jakiś antysemityzm, bo daleki jestem od tego, ale trudno mi oprzeć się wrażeniu, że to, że te roszczenia pochodzą ze środowisk żydowskich, też jest wynikiem pewnej kalkulacji gospodarczej. Ale okej, tak. Tak, to się... No, które konkretnie? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Bo za tym się kryją konkretne interesy tych grup społecznych. Proszę Państwa, jest jeszcze jedna rzecz i na tym już kończę. Ja się zastanawiałem, co by się stało, kiedy Polska by potrzebowała pomocy, tak jak potrzebowała jej Ukraina. Niby jesteśmy w NATO, niby mamy gwarancję, ale... Wiecie Państwo, jeżeli, powiedzmy sobie szczerze, upraszczając potwornie i zadajemy sobie pytanie, czy Polacy są w Europie lubiani? Jeżeli przypiszemy nam łatkę zbrodniarzy, kolaborantów i bandytów, to nikt nas nie będzie lubił. My już mamy problemy z Litwinami, z Ukraińcami, z Czechami, ze Słowakami, z Niemcami to wiadomo, ze Stanami to wiadomo.
Jeżeli teraz nie będziemy mieli dobrych relacji z innymi, to żaden polityk państwa, którego obywatele nie poczuwają sympatii do drugiego państwa, nie wystąpi czynnie w obronie sojusznika. To są tak dalece idące konsekwencje. Proszę Państwa, to jest zaledwie zarys mojej prezentacji, bo to połowa mojego wystąpienia. Czas naszych wystąpień został skrócony, ponieważ jestem na końcu. Ale mam nadzieję, że przynajmniej tym, co Państwu powiedziałem, a co jest tylko przedpolem do powiedzenia o tym, jak myśmy pracowali nad samym projektem ustawy i co więcej, w jaki sposób nasze propozycje zostały wykorzystane w tym modelu, który jest teraz procedowany. A zostały i fajnie, że zostały, ale dalej nie zostały pozbawione mankamentów. Bardzo Państwu dziękuję i przepraszam, jeżeli przedłużyłem.